Wracamy do domu. A propos pakowania, przypomniała mi się jedna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć. Jakiś czas temu mówiłam o tym tuszu, że jest bardzo fajny i żałowałam, że nie jest dostępny w Polsce. I udało się, jest od chyba od tego miesiąca sierpnia będzie dostępny w Rossmanie, więc wam serdecznie polecam, żeby na niego zwrócić uwagę, bo jest... Osobiście uważam, że jest 100 razy lepszy niż Push-up Drama, więc polecam wam. Nie zdziwcie się, jaka jest szczoteczka. Czy uda mi się to pokazać? Momencik. Odkręcimy. Szczoteczka jest taka, to jest normalnie grzebyczek, więc może się trochę zdziwić. Na początku jest troszeczkę niewygodnie, ale później naprawdę już się super tym maluje, więc... Naprawdę, jeśli będziecie miał okazję, to serdecznie wam polecam. Cześć! Witam was po 4 tygodniach. Wreszcie wracam do domu, jak widzieliście, do swojego domu, do Niemiec. Już powiem wam trochę, że byłam zmęczona już trochę. Pobytem może w Polsce, jakoś tak czułam, że czegoś mi brakuje, może troszeczkę witamin, tak mi się wydaje, bo zawsze w Polsce, nie wiem jakim cudem, ale jakiś czuję taki, że czegoś mi brakuje. Zostałam powstrzymana przez, miałam być 2 tygodnie, zostałam 4, zostałam powstrzymana przez pewną rzecz, może o której kiedyś wam opowiem. Myślę, że to nie jest jeszcze dobry czas, bo sprawa nie do końca została rozwiązana, ale jak zostanie rozwiązana, to myślę, że zrobię na ten temat oddzielny filmik, który może być nawet dość ciekawy, a przede wszystkim pouczający. Teraz jesteśmy na postoju. Szymon poszedł mi po frytki, bo jesteśmy w Maku. No i poszedł mi po frytki. Niby miałam zjeść coś innego, bo mam, ale w bagażniku, ale to jest coś słodkiego, a chciałam coś, że tak powiem, normalnego. Więc poszedł mi po fryty. No i to by było na tą chwilę na tyle. Jeśli chodzi o to, no i jeszcze jedno, że teraz mam nadzieję, że filmy będą się pojawiać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Taką mam nadzieję, bo tak bym właśnie chciała. I wreszcie nadszedł prawie już sierpień i nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa, bo to oznacza, że za niecałe 3 tygodnie, albo za całe 3 tygodnie. Za całe 3 tygodnie. I jadę wreszcie na wakacje. Boże, jak ja się doczekać nie mogę, mówię wam. Jadę na wakacje, więc będą się pojawiać też vlogi wakacyjne. Ale na razie muszę wrócić i się wdrożyć, że tak powiem, znowu w niemiecki klimat. Za 2 tygodnie znowu jadę do Polski, ale tym razem mam nadzieję, że na 4 dni. A teraz kończę buziaczki i do zobaczenia później. Cześć, witam was już z domu. Dojechaliśmy wczoraj wieczorem, ale już naprawdę nie zdążyłam dokończyć tamtego vloga. Zresztą to nie był zbyt ciekawy, nie byłby to zbyt ciekawy vlog, ponieważ no wracaliśmy, a to jest 6 godzin, ponad 6 godzin autostradą, więc pokazywanie wam ciągle drogi podejrzewam, że nie byłoby ciekawe. Tym bardziej, że były korki i przedłużyło nam się to do prawie 8 godzin jazdy, więc no zbyt ciekawie nie było, żeśmy przyszli do domu, wykąpali i żeśmy padli. No, ale postanowiłam, że przedłużę tego vloga o dzisiejszy dzień. Przed chwilą myłam właśnie włosy, mam jeszcze mokre, ale będę wybierała się do DM-u, bo muszę kilka rzeczy uzupełnić, bo mam braki w kosmetykach, akurat nie tych do twarzy, a bardziej może do ciała. Na pewno pokażę wam, co kupiłam, bo tym razem niestety nie zabieram was ze sobą. Może następnym razem. A więc dobra, ja mykam. No i widzimy się za chwileczkę. Okej, jestem i są zakupy. Wybaczcie za ten bałagan, tą kaczkę tam w rogu, muszę za chwilę podnieść. Może być też widać moją nierozpakowaną jeszcze walizkę. Za chwilę to zrobię. Ale przychodzę do was z tymi zakupami, no i będziemy zaczynać. Nie ma tego znowu dużo, ale lecimy. Pasta do zębów, ale to nie jest nic ekscytującego, bo zawsze kupuję te same i to jest Aronal i Elmex w jednym opakowaniu. Mam tu rachunek?
Dziś mam rachunek, to za chwilę, minutka, za chwilę pokażę wam, jakie, powiem wam, jakie są. Okay, wracamy do Elmexa i Elmex kosztuje 3,95, więc ja myślę, że jak na dwie pasty, no to jest dość spoko cena. Dalej, może wyjmę sobie tutaj większość tych rzeczy, żebym nie musiała znowu i zaczniemy może od tej maseczki. Tylko wyjmę resztę, żeby tu wam też nie szeleścić potem. Wszystko, okej. Okay. Więc teraz maseczka z garnira i to jest maseczka wulkaniczna, tak, z tym... ja ją już widziałam jakiś czas temu i ona jest chyba oczyszczająca, jeśli dobrze mi się wydaje. Nie wiem. Już dawno ją widziałam i chciałam ją kupić i ona kosztowała 75 centów. I zazwyczaj taka maseczka starcza mi na dwa razy, no bo jest jej dość sporo. Później maseczka z Balei, o której już słyszeliście milion razy, więc nie będę tego przedłużać. I teraz balsam do ciała. I naprawdę tutaj jest strasznie mały wybór tych balsamów do ciała i muszę wam szczerze powiedzieć, że stałam przy tej półce i sama nie wiedziałam, co kupić, aż w końcu trafiłam na tą serię Body Fit i tutaj mam właśnie taki antycelulitowy z kofeiną i tam modelujący w ogóle ciało. No, postanowiłam, że dobra, jeszcze przede mną jeszcze wakacje, więc spróbujemy wymodelować jeszcze trochę ciało. I teraz wam mówię, ile on kosztuje. Momencik, to nie to jeszcze. Oj, mamy 2,95, więc tak spoko. I tu mamy 400 ml i oczywiście jest to produkt wegański. Dalej mamy płyn micelarny, ja już go miałam, bo tak, o, są te duże takie, które wyszły zaraz po tym z garniera, ale one zawsze szczypały mi oczy po nich, bo ja najczęściej właśnie maluję oczy i później zmywam, ale bo twarz rzadko, ale właśnie często się zdarza, że tamten płyn po prostu dużym podrażniał mi oczy, z kolei ten jest mniejsza wersja, to też na podróż akurat choć jeszcze nie wyjeżdżam na wakacje, jeszcze trochę. Ale ta wersja jest spoko i naprawdę nie podrażniała mi oczu. I ona kosztowała euro... Euro 9... Euro? Czekaj, mam... Nie, to nie to. O, mam. Euro 65, więc... Nie, tamta duża kosztuje chyba 2,99. No nie wiem, ta euro 65... I to też jest produkt wegański. Tu mamy 200 ml. Dalej, kupiłam sobie taki w takim odcieniu. Tutaj mam słabe światło, teraz widzę. Ciemno się zrobiło, bo słońce zaszło. Na parterze tak to jest, że jest zazwyczaj ciemno, niestety. Ale może później wam pokażę, jak on wygląda na dworze, więc będzie inaczej. Bo tu wygląda na ciemny. On aż taki ciemny nie jest ten lakier. Ale to jest zaraz numerek 48, no nie wiem, miałam pomysł już właśnie, poszłam specjalnie po taki kolor. On mi się spodobał już, znaczy widziałam kombinację takich dwóch kolorów, których wam później pokażę, ale to na dworze, więc specjalnie poszłam po taki. Do tego odżywka i to jest odżywka z garniera i tutaj garnier właśnie tak się nazywa. I tutaj jest odżywka ze zbożami i z jakimś mleczkiem. Ja za każdym razem kupuję inną wersję tych wszystkich. Tutaj wam po prostu muszę przybliżyć, bo przez aparat nie będę widzieć. Zawsze kupuję jakąś inną i tym razem zdecydowałam się na tą, bo już jakoś tak... Widzicie, jakby wszystko było przebrane troszeczkę w tym. Widziałam właśnie, że uzupełniałem towar, ale naprawdę wydawało się, jakby sporo rzeczy było naprawdę przebranych, więc jeszcze to... I ostatnia rzecz. Chciałam sobie kupić do kąpieli. Aha, nie powiedziałam wam, ile odżywka. Odżywka z garniera. To nie to. To jest 2,35 za odżywkę. I teraz olejek. Chciałam kupić sobie właśnie jakiś żel pod prysznic.
ale też nie było żadnego nowego zapachu. I no i tak chodziłam, no i sama nie widziałam, zresztą tam właśnie dziewczyny wykładały towar, tam nie można było za bardzo przejść, bo strasznie dużo tego miały, więc sięgnęłam po pierwsze z brzegu właśnie, bo były tam inne, ale ja tak, wiecie, ja za każdym razem wolę coś nowego, jakiś nowy zapach albo coś. No nie mogłam się dostać do tamtej półki, więc zdecydowałam się na olejek, tym bardziej, że mam suchą skórę i jest lato. I to też jest produkt wegański, macie tutaj napisane vegan. I zaraz wam powiem, ile on kosztuje. I on kosztował euro 85, więc no, postawiłam na olejek. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie troszeczkę nawilżał, bo ja mam strasznie suchą skórę, więc miejmy nadzieję. Chyba, że działa tak jak olejek z Isany, że jak go nałożycie na skórę, to się pieni, bo jest taki sam, tylko że z Isany, który właśnie w Rossmanie, który się pieni i tak średnio nawilżał. Dobra, to było na tyle. Nie jest tego dużo, jest tego wręcz tyle. No to są przeważnie do pielęgnacji, wiecie, takie ciała, bo ja to, co musiałam kupić do twarzy, to kupiłam już w Polsce, a to sobie po prostu tak, no już dokupiłam, bo właśnie brakowało mi balsamu, odżywka mi się skończyła, no. Dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie wiem, czy jeszcze coś nagram. Najwyżej się później z wami pożegnam, bo może jeszcze coś mi tam zaświeci i coś jeszcze dla was. Cześć, witam was. Właśnie kończę dla was tego wczorajszego vloga, którego wam wczorajszego i przedwczorajszego. Przyszłam się tylko z wami pożegnać, bo wczoraj nic nie dograłam. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam do następnych filmów. Pa!